Umawialiście się na więcej. Ale nie umawiałam się, że wojna będzie. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze, jak z jakością usług. Nic mu da wam popalić! Nie! Zostawcie go mnie! Wróciłeś. Nie wiem po co. Najpierw mówisz, że bronić będziesz, a potem bierzesz nogi za pas. Pii. Też mi bohater! Lepiej by było, gdybyś się w ogóle nie wtrącał. Może bym się z tymi bandziorami jakoś dogadała, tak? Cały dobytek w drobny mak rozwalili. Nie przesadzaj, niczego ci nie obiecywałem. No wy mężczyźni zawsze tak mówicie. A potem na kobietę spada radzenie sobie ze skutkami. No nic. Przeniosę się do Oxenfurtu i profesory muszą gdzieś prać kalesony. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Mogę cię tylko przeprosić. Przeprosić, przeprosić? A co mi po twoich przeprosinach? Jak cały interes przepadł.